W ostatnim odcinku miałem troszeczkę zawahanie, jeżeli chodzi o znajomość flag świata, więc niektórzy zaczęli kwestionować w komentarzach, czy jeszcze coś potrafię. No to przekonajmy się, jeżeli nie będę znał jakiejkolwiek flagi obecnie państwa istniejącego, to wpłacam 100 zł na cel charytatywny. Mam nadzieję, że sprawdzisz się widzów wraz ze mną. A tak przy okazji, to ja jestem Geomex i choć nauczycielem geografii nie jestem, to mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie nauczymy się czegoś ciekawego. Jeżeli kontent geograficzny jest dla Ciebie interesujący, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, bo na pewno się nie zawiedziesz. Ale nie subskrybuj, jeżeli nie chcesz takich rzeczy oglądać, bo to bez sensu. Miłego oglądanka! Na start zróbmy sobie szybki quizik rozgrzewkowy, 5 pierwszych alfabetycznie państw z każdego kontynentu. Zobaczymy, ile dam radę wymienić. Mamy 4 minuty, więc niedużo czasu. Australia powinna być, tak jest. Na pewno Nauru będzie, Palau. Nie, Palau jest już niżej, więc wysp tych wszystkich nie będzie. Fidżi musi być, Kiribati będzie. I co tam jest jeszcze? Tonga jest niżej, więc te wszystkie wyspy nie. Samoa też będzie niżej w alfabecie, dobra, więc to nie. A jakie tam jeszcze państwo w sumie jest? Palau było, Nauru, Vanuatu na pewno jest jeszcze i pewnie to, które Mikronezja będzie. Tak jest, dobra, mamy cały oceanie, Afryka, no to na pewno Algieria będzie, Benin, Botswana, Burundi, nie łapie się Burundi, to tutaj musi być coś jeszcze na literkę A bądź B. Więc tutaj Bahamy, jeszcze mi przychodzą do głowy, to od razu powpisuję Barbados, Antigua i Barbuda na 100%. Antigua, tak jest, dobra, Antigua. Czekajcie, bo tutaj, nie wiem, w głowie mam inne państwa. Dobra, wpiszę to, co wiem. Tam na pewno Kolumbia chyba nie, ale Ekwador będzie już raczej, tak jest. Argentyna jest, Surinam, Gujana, nie. Więc Chile pewnie będzie i jeszcze jedno państwo, Urugwaj, nie Brazylia, a już pisałem Brazylię, Boliwia. Dobra, będziemy mieli to z głowy. W Europie jakie są państwa na literkę A? Malta już nie będzie, no ale na pewno Chorwacja. Nie ma Chorwacji, więc Bułgaria musi być. Nie ma Bułgarii. Dobra, to co jest na literkę A, jeżeli chodzi o Europę? Czekajcie, bo z Europy jak nie wymienię, to będzie już totalny wstyd. To jest dobra, Chiny są, nie ma też Chin, dobra. Europa na A. Czego mi teraz nic nie przychodzi do głowy? Austria musi być na pewno. Mamy Austrię, Czechy nie będą, bo nie ma nic na literkę B, chyba że na B początkowe. Bułgaria nie, ale Białoruś ma szansę, by tu jest Białoruś, ok? Więc jeszcze może być teoretycznie jakieś państwo na B, ale jeszcze na pewno jest jakieś na literkę A w Europie. Co tam jest jeszcze na A? Andora, dobra. I co jest jeszcze na literkę A w Europie? Andora, Austria, Afganistan mam w głowie, to od razu wpiszę. Afganistan na pewno. O kurczę, Armenia na pewno jeszcze będzie. Azerbejdżan, to od razu też można wpisać. I co jeszcze jest na literkę A takiego? W Ameryce Północnej też jeszcze nie mam krajów. Kanada nie będzie, ani Stany nie, bo tam są jeszcze na pewno jakieś Bahamy, Barbados, Birma może być. Aha, Myanmar, to już się pewnie nie zalicza. Bangladesz na przykład. Bangladesz też nie ma, a jest na BA, czyli musi być w Azji coś na literkę A. Jezu, już mało czasu jest. Afganistan pisałem. O kurde, to wam powiem, nie jest takie łatwe, bo teraz na nic nie mogę wpaść jak na złość. Mam tyle jakichś pomysłów w głowie. Co jest jeszcze w tej Europie na A? No tu jest obvious coś na pewno. Europa na literkę A. Jak na złość nic nie idzie już po mojej myśli. W Ameryce Północnej też coś jest. Burundi, to już pisałem i nie było. Bahamy, pisałem. Barbados, Belize będzie w takim razie. I jeszcze coś może być na A, ma szansę, albo na literkę C. Curaçao, ale tutaj nie będzie, bo to jest terytorium chyba jakoś zależne od Holandii, jak dobrze pamiętam. Nieistotne na ten moment. Czadu też nie było. Co jest jeszcze? Botswana, Bahamy, Barbados. No tutaj to troszeczkę wam powiem, że dałem ciała. Czy się znam na pewno te państwa, ale jest to kurczę ciężko sobie przypomnieć wszystko. Ale ta Europa, no w Europę to powinienem śpiewająco, nie? A i tak Anglia, no ale to nie będzie zaliczone na bank. Anglia, no nie. Co, o czym zapomniałem? Co tutaj dałem ciała? Angola, obvious, Burkina Faso, Albania i Belgia. Czyli jeszcze było na B jednak, okej, ale Albania zapomniałem. Arabia Saudyjska, Bahrajn, ok, i Dominika, czyli w ogóle już tutaj na literkę D. Średni wynik 16, mój 23, ale powinienem mieć maksa. No to lecimy, dajcie znać w komentarzu, jak wam poszło, czy zauważyliście jakiś progres względem tych 8 miesięcy, kiedy nagrywam materiały. Być może już wcześniej znaliście wszystkie, tego nie wiem, zobaczymy, czy teraz znacie. Maroko, Chorwacja, Botswana, Mozambik, Turkmenistan, tutaj żeby... Nie, no jak ja mam, widzowie, problemy z pisaniem zawsze. Luksemburg, bo jaśniejszy niebieski. Albania, Kanada, Singapur, to jest oczywiście Etiopia, to jest Gambia, Burkina Faso, Liberia, nie, przepraszam, nie, no Liberia, co ja wpisałem? Źle musiałem wpisać Liberię. To jest na pewno Gwinea, tak, to jest Mikronezja, ale skaczemy kontynentami. Burundi, Hiszpania, Tonga tutaj na pewno. To jest Wietnam, to jest Mali, to jest Nauru, tak jest, to jest Malta. Zjednoczone Emiraty Arabskie, tutaj mamy do czynienia z Czechami. To jest oczywiście Portugalia, Fidżi, Erytrea. Erytrea tak pisana, Bośnia. Kazachstan, Panama, to jest Kuba, to jest Nikaragua, nie, to jest Salwador, tak jest, Ekwador, to jest WKS, Gwatemala, to jest Saint Vincent i Grenady, to ostatnio błąd popełniłem, poprawiliście mnie, Myanmar, Brunei, to jest Vanuatu przez jedno T. Dobra, tutaj mamy oczywiście Zimbabwe, Laos, to jest Słowenia, nie Słowacja, Libia, to jest Boliwia, tu przez chwilę pomyślałem o Afryce, Filipiny, Indie, to jest Mauritius, tak jest, to jest Paragwaj, Kambodża, Izrael, Benin, rzecz jasna, Kongo, niedemokratyczne oczywiście zwykłe, to jest Jamajka, Malediwy, Iran, Argentyna, tutaj na pewno będzie, to jest, nie, Palau to jest, nie, kurczę, nie, to są wyspy, tak, to są wyspy Marszala. Tutaj mamy natomiast wyspy Salomona, nie, to było, kojarzy to państwo, Saint Kitts i Nevis, tak, to było to. To jest Katar, tak, Malawi, Nowa Zelandia, bo czerwone są gwiazdki, to jest Monako albo Indonezja, ok, Saint Lucia, tutaj natomiast Lesotho na 100%, znam tą flagę, to jest Słowacja, to jest oczywiście stolica Ulaanbaatar, czyli Mongolia, Sri Lanka, to nie jest Fidżi, to jest znowu to państwo na oceanie i ono się nazywało, to jest to państwo na oceanie, czekajcie, to było nie Fidżi, to było nie Samoa, Samoa to była inna flaga, to jest, kurczę, te wyspy brytyjskie, ja pierdzielę, oj, czyżbym jednego nie znał, chwila. To jest Nauru? Nie, to jest, kurczę, inaczej się to nazywało, nie Palau chyba też. Dobra, lećmy na razie dalej, Gruzja, Arabia Saudyjska, nie traćmy czasu, póki nie musimy, Islandia, to jest nie Jemen, tylko Jordania, przepraszam, Madagaskar, Haiti, Gabon, Peru, to jest, Irlandia to jest już, Korea Północna. Lecimy dalej, Cypr, Uganda, Tanzania, nie Tanzania, tylko Namibia, Dominikana, nie Paragwaj, tylko Kostaryka, Urugwaj, Węgry, Republika Zielonego Przylądka, nie, trzeba to wpisać, Republika Zielonego Przylądka, to jest natomiast Wyspy Świętego Tomasza, na 100%, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, to jest Gana, tutaj jest też łatwiej, Szwajcaria, Kolumbia, RSA, czyli Republika Środkowoafrykańska, Senegal, Armenia, Francja, Liechtenstein, za pierwszym, wow, ale tutaj postęp, Czad to jest w takim razie, Monako, Indonezja, bo już Monako pisałem, to jest N-word tak zwany, Seszele, Bahamy, Chiny, Eswatini, RPA, lecimy dalej, Egipt, to nie jest Mali, Mauretania, tak, Finlandia, Barbados. Ciężko to jest, bo one są poukładane w totalnie losowy sposób. To jest Macedonia Północna w rzeczy samej, Japonia, Oman oczywiście, Malezja, Szwecja, Nigeria, Syria. To jest nie Palestyna, to były też nie Zjednoczone Emiraty Arabskie, to jest Kuwejt, tak. Czarnogóra, Liban i ich słynne drzewo, Wenezuela. To są wyspy... Czekajcie, Wyspy Salomona, tak jest, Butan, Litwa, sorry, myślałem, że nie nagrywam przez chwilę, dlatego spojrzałem, nie mam podpowiedzi, bo już wiem, że czasem ludzie mi piszą, Meksu, ty czytasz z kartki, tak, czytam wszystkie flagi sobie tutaj, że tak powiem, wywiesiłem i właśnie zerkam. Taki odruch, jakby co. Dobra, mamy dalej. Kolejna flaga i to jest państwo afrykańskie. To nie jest Djibouti. Djibouti ma inną flagę. To są Komory chyba. Tak jest, Komory. Włochy, Papua Nowa Gwinea. To jest Togo. Palestyna, na bank Palestyna. Pakistan. Nie no, ja jestem widzowie czasami z innej planety. Australia, Polska, Antigua. To jest nie Tonga. Tuwalu też nie. To było, tamta flaga to była Tuwalu chyba. Czekajcie, gdzie ona była? Wydaje mi się, że tamta flaga to była Tuwalu. Teraz sobie przypomniałem. Tuwalu. Tak jest, to było Tuwalu. Dobra, więc już mamy z głowy. To jest znowu państwo na oceanii. To jest Samoa. Grecja. Nie, słońce świeci nad Ruandą. Brazylia. Gwinea, ale równikowa. Belgia, Watykan, Somalia, Algieria i tutaj flaga podobna do Andory, ale to jest Mołdawia przez ich orła. To jest Djibouti, o tą mi flagę chodziło. Kamerun, to jest Holandia, to jest Trinidad i Tobago, to jest kraj o nazwie Gujana, to była chyba Gujana, tak. Tunezja, Haiti, nie Haiti, przepraszam, to jest Belize. To jest natomiast nie Kongo, nie, to nie było Kongo, to też jakiś, to jest Sudan, tylko południowy chyba, tak jest, dobra, to jest Nauru, nie, to jest zawsze mylę, Palau to jest Afganistan, to jest Surinam, Niemcy oczywiście, Niemcy na bank, Rosja, nie Benin, to jest znowu państwo Gwinea, ale Bissau, tak jest, tutaj mamy Jemen, nie, to też chyba nie, Palestyna nie jest uznawana. Więc Palestyna być nie może. Kuwejt chyba też pisałem. Nie, to było inne. Też nie Jordania. Jak się jeszcze to jedno państwo nazywało? Dobra, lećmy dalej. Nie marnujmy czasu. Meksyk, Uzbekistan, Łotwa, Estonia, Serbia, Kenia. Tutaj będzie. To jest Nikaragua. Nie. To jest znowu to państwo w Ameryce Północnej. Nie Salwador. Honduras? Tak. To jest Iran. Irak, nie Iran. Dobra. To natomiast, kurde, te dwie flagi, one zawsze mi się mylą. A, to będzie Sudan. Tak, to jest nie Palestyna. Nie, jest Palestyna tutaj, okej, to jestem zdziwiony, bo myślałem, że nie uznają Palestyny. Sierra Leone i ich słynne diamenty. Turcja, Rumunia, San Marino, to jest Andora, to jest kraj o nazwie, czekajcie, Bahrajn, tutaj na pewno, to jest Nikaragua. Angola, Nepal, jedyna flaga, która nie ma czterech kątów, Austria, Kosowo, to jest Tanzania, to jest Azerbejdżan, Norwegia, UK, to trzeba wpisać, ok, Wielka Brytania, to jest Demokratyczna Republika Konga, Bułgaria, to będzie chyba Timor Wschodni, jak dobrze pamiętam, tak, to jest nie, to nie jest Dominika, nie Dominikana, to jest państwo, to jest Dominika, oczywiście, ale to państwo to jest Grenada po prostu. Tak, to jest na bank Grenada. Korea Południowa, tutaj jeszcze nie była wpisywana, Białoruś, Tadżykistan, to jest Tajlandia, Stany Zjednoczone i to jest kraj o nazwie, to nie jest Syria, czerwony, biało-czarny. To jest, moi drodzy, nie Somalia, nie, to jest państwo, jeżeli dobrze pamiętam, też leżące w Azji. Nie, Kuwejt już pisałem. Ja tu państwo znam, kojarzę tą flagę. Ona była zawsze dla mnie nie tyle co enigmatyczna, ale zawsze miałem problemy ze wskazaniem poprawnego kraju. Mam jeszcze tylko 21 minut, to wy też zresztą widzicie, więc jest szansa, że zgadnę. Ale zawsze, wiecie, jakieś jedno wypada z głowy. Czerwony, biały, czarny. Co to była za flaga teraz? Nie Mali, Mauretanii pisałem. Syrię pisałem. To jest jakieś chyba państwo leżące mega blisko nich. To jest... Kurczę, nie chcę robić cięć, żebyście później nie mówili, Mekso, sprawdziłeś, dlatego chcę lecieć jednym ciągiem. Kurde, co to było za państwo, no? Niestety widzowie, ten materiał dzisiejszy nie pojawił się godzinie o 18, tak jak miał, właśnie przez ten moment, który widzicie, ponieważ postanowiłem go przyspieszyć i w postprodukcji wyglądało to tak. Uważaj, jeżeli masz epilepsję. Z tego też względu jest zwykłe cięcie, ponieważ później udało mi się odgadnąć ten kraj. Nie wiem, powiem wam, że siedzę już kurde pewien czas. Nie daje mi to spokoju. Szkoda, że nawet nie wiem jaki to jest dokładnie kontynent teraz, ale nie no, jestem pewny, że to jest Azja. Lecę sobie mapą, o jakim zapominam. A Oman pisałem? Czy nie w końcu? Pisałem, to też Jemen! To był Jemen! Ja w końcu Jemenu nie wpisałem, okej. Ale ja już byłem pewny, że Jemen wpisałem, bo zawsze mi się te flagi mylą, a to był... Okej, dobra, czyli spoko. Udało się to zrobić, ale pod koniec jestem zły na siebie, bo nie wiem dlaczego już miałem wrażenie, że wpisałem flagę Jemenu wcześniej.